Chrzczonów był wsią królewską i jego mieszkańcy wolni byli od pańszczyzny. W owych czasach chrzczonowiacy wyróżniali się spośród swych sąsiadów piękniejszymi strojami, bogatszym obyczajem i dumą ze swego pochodzenia. Dziś z dawnej odrębności Chrzczonowa pozostały tylko ślady. Tak lubelską wieś charakteryzowała polska kronika filmowa, która zarejestrowała fragmenty widowiska Wojciecha Siemiona Wesele Chrzczonowskie w 1960 roku. Choć od tego czasu minęło już ponad 60 lat, ślady tamtych czasów wydają się być wciąż żywe dzięki lokalnej społeczności, która stara się podtrzymywać tradycje swoich przodków. Wspomnienia osób, które w młodości brały udział w widowisku rekonstruktorskim obrzędu weselnego, są źródłem wiedzy i inspiracji dla współczesnych chrzczonowian. Ich więź jest widoczna w sąsiedzkich relacjach i staraniach, by niematerialne dziedzictwo kulturowe zostało nie tylko zachowane, ale było też żywe. Nazywam się Zofia Krasoń. W Weselu Chrzczonowskim grałam druchnickę. No, druchnicki po prostu usługiwały jak gdyby pannie młodej, jak gdyby upiększały wesele. Przyśpiewkami, powiedzmy, donosiły coś tam, coś do zjedzenia czasami. Przeważnie przyśpiewki, tańce. Taka była rola druchnicki. Podarkiem dla Marysi zalotnicy jadą i dopytują się, czy zastali Marysię. Nazywam się Misztal Zofia. Grałam rolę młodszej siostry pani Młody. Zastali Marysię. Zalotnicy jadą i... Tutaj jest szczepiec panny Młodej, który robiony był własnoręcznie. Tutaj jest koszula dla kobiet, dla druhen. Tu są pasy dla drużbów. Korale dla druhenek. Czym panienka była bogatsza, tym miała więcej tych sznurów korali. I jest jeszcze szarfa marszałka, który był przepasany, marszałek, i który miał palmę w ręku, żeby prowadzić całe wesele, całe tańce wszystkie. I chusta jest dla druhen, dla starościny. No i jeszcze jest tutaj dzbanek, z którego nalewano jakieś trunki do picia. Starościna chodziła i nalewała z tego dzbanka. I tak to wesele się odbywało. Kto do mnie z kieliszkiem ja jego do dna. Kto do mnie z kieliszkiem ja jego do dna. No starostowie to byli, starościna była zamężna i starosta zamężny. Bo powiedzmy, druhna była panienka, a drużbą był kawaler. To już tak zawsze bywało. No i... druhna, drużba mieli swoje przyśpiewki, a starosta, starościna swoje przyśpiewki. Marszałek to grał rolę takiego wodzireja, powiedzmy. Jak śpiewane było, czy grane, on w rodzaju dyrygenta wszystkim kierował. Tak, wodzireje. Ej, po to, moja Marysiej, żebyśmy cię wzięli. Człowiek młody jak i szedł nie na było, próby. To już jest chyba ponad 60 lat. No, ponad 60 tak, lat. Ponad. Ale był człowiek młody i chciał iść i coś, grać jakąś rolę i tańczyć i śpiewać. I... jak to na wsi jedyną rozrywką było jakieś tam, powiedzmy, inscenizacja takie jak to wesele chrzczonowskie. No i z tego co pamiętam,
były śpiewy, były tańce. No, po prostu chciało się iść. Wystawienie dawnego wesela krzczonowskiego, gdzie nasi dziadkowie ubierali się takie podobne stroje, w jakich my teraz jesteśmy. Rozpoczynała się ten spektakl wejściem całej ekipy na scenie i chór śpiewał: z tamtej strony Bukowy stoi tam mój ciemny las. Na tym nagraniu to śpiewała tę melodię kobieco Stefka Wargolowa z domu Mamczarz, a melodię męsko moja skromna osoba Stefan Mamczarz. Występowało tam dużo osób. Pani młoda to była Zofia Mysłowska za mężem Cioczkowa. Pan młody to Robak Janek. Starosta to Kajetan Mysłowski. Malec dziadka grał. Żaglowa babcie. No to w trakcie tego wesela był jeden z tańców, tam różne tańce były i jeden z tańców to był mach. I to się tańczyło w kółeczku, w parami, trzymało się rękami skrzyżowanymi. Krok chodzonego był i było od się do się i była przyśpiewka. Jak była orkiestra, to grała orkiestra, jak nie, to sami tancerzy sobie śpiewali i tańczyli. I to mniej więcej była taka melodia: tańcuj macha, dam ci piruk, tańcuj macha, dam ci dwa. Jednego mi mama dała, drugiego mze ukradła. Jednego mi mama dała, drugiego mze ukradła. Realnie to było, co tydzień się szło na próby, każdy wszystko rzucał i szedł w szkole na korytarzu. Były próby, tańca, śpiewu. W ogóle orkiestra przychodziła. Na każdą próbę orkiestra przychodziła. No, mało, żeby kogoś brakowało na próbie, tylko wszyscy przychodzili jak jeden. Tańce takie odbijane, takie przewracane, woberek. I wszystko takim przykucem i wstawało się. No. Ale człowiek był. Pani podnosiła pana do góry, tak o. No. Przewracany, fiugo do góry. No ale człowiek młody to podniósł. To było i przyjęcie nawet, i taki zasiadunek był. Także normalnie jakśmy jedli łyżkami. Kaszę łyżkami drewnianymi. Wszystko tak. Takie było donice. Tam nie było talerzy, tylko takie. Specjalnie były z jarmaku drewniane łyżki. Każda miała. Donice takie. No. I tam były. Tak jak kiedyś do ucierania maku. Tak. To z tego się jadło. Tak miło na weselu. A to nie było tam wiele takich potraw. No, kapusta. Kasza. Tak. A żadnych tam i takich. I to się jadło z jednej tej miski. No. Każdy miał łyżkę tylko swoją. No, kiedyś to by na weselu nie było żadnego ciasta innego jak drożdżowe pierogi. Tak. Redczany, tam cebularz, kapuściany. O, takie były pierogi No, ale to tylko tak z opowieści, bo my już i to w sitku czy przetaku były pierogi pokrojone. I wszystkich gości obchodzili i częstowały. Ale to tak. To z opowieści. Z opowieści, a już za nasze wesel to już było. To już. No a nieraz jak przyszli wieczorowi, to też trzeba było tym ciastem poczęstować. Ale jeszcze, tak jak za naszych, to jeszcze drożdżowe się piekło. Jeszcze więcej się drożdżowych takich ciast piekło, niż takich jak teraz kruchych tych z masami. Oj, tańcuje dziaduleńko, tańcuje. Ten dziadek malec to miał taką przyśpiewkę, to znaczy jemu przyśpiewywali, a on tańczył z babcią. Oj, tańcuje dziaduleńko, tańcuje, tańcuje,
cała musze dziuleczka. Dziwuje, dziwuje. Zakończenie tego wesela kończy się oczepinami. Wnoszą drużbowie dzieżę. Panna młoda siada na tej dzieży. Wszyscy kołem otaczają i chór śpiewa. Zielona girlanda, ruciany wianeczek, zdejmcie jej welonik, przypnijcie kwiateczek. Bądź korowol rumiany, bo pójdziesz między pany, bo pójdziesz między pany. Kiedyś się mówiło korowa, ja no, teraz tak. To jest tort. Starościna na weselu obowiązek. Do starościny było, żeby, w ogóle, żeby tort przynosiła tak. Starościna. I żeby tak. Kroiła. Marsz był grany do tego korowala. Tak, jak nieśli to tak. Stawiane było takim, na stole. Nawet jak nieśli ten korowol, to na ten stół to trzy razy stawiały. Tak. Raz postawiły, stawiali, cofały się, drugi raz cofały się, potem trzeci raz dopiero postawiły do korowa. Śpiewało się i, no. I orkiestra grała. No. Oczepiny się rozdawało. Kto dał, położył na tacę pieniążka, to dostał kawałek torta. A kto nie dał, nie dał, to i nie dostał. Nie dostał torta. Trzeba było iść kłaść. Na czepiec, tak się mówiło, i wtedy się dostało korowa. Na zakończenie wszyscy artyści, no że tak powiem, wszyscy na scenie śpiewaliśmy a wam. A wam goście, tak? Zagrałaś, to się przypomniało. No teraz już... No to... A wam, mili goście, coście nam tu radzi? Życzymy tyle szczęścia, co się zmieści w kadzi. Życzymy tyle szczęścia, co się zmieści w kadzi. Życzymy, życzymy, byście zdrowi byli i razem pracowali, szczerze się kochali. I razem pracowali, szczerze się kochali. A wam goście, tak? Jak zagrałaś, to się przypomniało. No teraz jeszcze...